GT5 jest serwis sprzętu foto. Dzisiaj zajmę się naprawą Olympusa E500. Aparat trafił do serwisu z usterką mechanizmu lampy błyskowej. Lampa się w ogóle nie otwiera z trybu auto, ani z trybu wymuszenia. W momencie, kiedy naciskamy klawisz, w ogóle się nie otwiera. Trzeba ją, tak jak klient pokazał wcześniej, trzeba ją mechanicznie szarpnąć do góry, żeby się otworzyła. Zaraz aparat zdemontuję i zobaczymy, czy się uda naprawić mechanizm. Zdemontowałem aparat, wymieniłem w nim elektromagnes otwierania głowicy lampy błyskowej. Był uszkodzony, niestety się nie udało już go naprawić, trzeba było założyć nowy. Zaraz aparat złożę i będę go testował. Złożyłem aparat już. Głowica lampy już się podnosi z klawisza, wcześniej się nie podnosiła. Sama też się otwiera. Zapraszam na kolejne filmy, kolejne naprawy. Pozdrawiam Studio 5, serwis sprzętu foto.